dzisiaj zapraszamy Was do wysłuchania podcastu pod tytułem Pół roku bazówki. Żołnierze są właśnie na półmetku szkolenia bazowego i dzielą się właśnie z Wami swymi spostrzeżeniami i trudami tego szkolenia. Ten podcast jest poniekąd także odpowiedzią na Wasze komentarze. Czytamy je, bierzemy pod uwagę i staramy się to realizować na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. Formuła 5 operatorów, 5 pytań, czasem trochę więcej, w luźnej atmosferze. Podcast był nagrywany w Tatrach, więc wybaczcie, dźwięk nie będzie idealny, ale jestem pewien, że nie będzie to przeszkodą do tego, aby zapoznać się z tym materiałem. Podcast został nagrany w takiej podobnej formule jak odcinek 4 Życie Komandosa. Jesteśmy ciekawi, czy zauważycie te subtelne różnice. Tam byli przedstawiani operatorzy z dłuższym stażem, a tutaj są operatorzy, którzy są na początku swojej drogi do tego, by stać się pełnoprawnym operatorem na zespole szturmowym. Witam. Dzień dobry. Chociaż my już się dzisiaj widzieliśmy od rana nieustannie. Tak, od 3 dni. Odpowiadamy na podcast serii w cudzysłowie Prawdziwi Operatorzy. Okej. Jest pół roku po bazówce, pół roku po szkoleniu bazowym, natomiast Ty dołączyłeś ponownie teraz na szkolenie górskie. Co się stało, że była potrzeba jakby dołączyć teraz? Do kończenia. No myślę, że trochę pecha, szczęścia zabrakło i zabrakło też piątej klepki chyba na tych nartach, bo zepsułem się na nartach i no... Wyszło jak wyszło. No i właśnie, bo w tamtym roku na szkoleniu narciarskim uległeś kontuzji. Jesteś i w swojej historii dużo do czynienia miałeś ze sportem. Powiedz, jak sobie z tym poradziłeś, że będziesz musiał rok czasu czekać na to, żeby dołączyć znowu do grupy i jakby dokończyć to, co twoi koledzy jakby w tamtym roku ukończyli? Myślę, że normalnie to przeszedłem. Na początku było lekkie wyparcie, że nic się nie stało, że jadę dalej, ale lekarz powiedział... Mocno, że albo się leczę, albo mam dać mu spokój. I co tam było z tym kolanem? Skręcanie kolana. Skręcenie. Drugiego stopnia, tam wiązazło ponaciągane. A jak przeszedłem to dalej? Normalnie. Trochę na początku było szkoda, bo jednak jak patrzę się, jak koledzy idą do przodu i się szkolą i robią to, co się chciało robić, to jest trochę smutno, ale to szybko mija tak naprawdę. A doświadczenie sportowca pomaga sobie z takimi rzeczami poradzić? No bo też z drugiej strony to był uraz, można powiedzieć, tak, typowo sportowy. To nie była pierwsza kontuzja w życiu jakby, ale bo myślę, tak jak, że tak na spokojnie. Bo tak jak wspomnieliśmy, jesteś, no właśnie jak to powiedzieć, bo byłeś w kadrze juniorów wioślarstwa, kajakarstwa. Dokładnie, kanadyjkarz, nie mylić z wioślarstwem, bo to... Czym to się różni? Wioślarze pływają do tyłu, my pływamy do przodu. I to jest główna różnica między nami. Cztery lata w kadrze? Można tak powiedzieć, no. Juniorskie oczywiście. I jak to się stało, że tacy zawodnicy znajdują się w operatorce? Że idą do wojska po prostu, że są żołnierzami? No myślę, że to jest fajne, jakby fajna baza. Wydolnościowa, taka fizyczna, motoryczna do bycia żołnierzem w ogóle, niekoniecznie w wojskach specjalnych. Myślę, że zawody pomagają jakby mentalnie się przygotować do selekcji. I tyle. No, trochę szczęścia, jak ktoś gdzieś coś usłyszał, trochę gdzieś się poszukało i tak naprawdę no, nie myślało się wtedy o tym, żeby być w wojskach specjalnych. Jaki okres czasu teraz miałeś z tym kolanem, żeby ono doszło do siebie? Ile musiałeś poświęcić czasu, żeby było w takiej formie, w jakiej jest teraz? 3 miesiące musiałem leżeć. Znaczy miesiąc leżałem bez ruchu. No i 2 miesiące tak jak z jajkiem się obchodziłem. Potem delikatne biegi, ćwiczenia z fizjoterapeutą, rolowanie. Tak gładko przeszedłem przez tą kontuzję jakby. Myślałem, że będzie gorzej, ale dosyć gładko. No i jesteśmy któryś dzień z kolei w górach. Odczuwasz to kolano? Masz taką trochę blokadę? Czy... Czasami. Czasami coś tam poczuję, że coś tam przeskoczy jakby tak leciutko. Albo coś tam dziwnie ciągnie, nie jest jak prawe kolano. Sprawne? Znaczy sprawne jest, ale jest różnica, czuję różnicę, nie? Czujesz, a to też pewnie psychicznie jeszcze trochę, bo ten okres czasu tak, jest krótki. Często myślę na treningu o tym kolanie jakby i chyba za dużo aż, ale to już chyba zostanie ze mną do końca, nie? Do następnej kontuzji. Nie no, miejmy nadzieję, że nie będzie, aż się rozpadało nam za oknem. No dobra, lecimy w takim razie do pytań. Powiedz, jakie miałeś wyobrażenie o operatorach przed przystąpieniem do wojsk specjalnych?
A jakie masz teraz? Jakie miałem wyobrażenie? No tak jak każdy, myślę, przystępując tutaj do selekcji, myślał, że ludzie tutaj to są z innej planety tak naprawdę. Że niebywale fizyczni i no nadludzie tak naprawdę. Mhm. A teraz widzę to wszystko od środka i to są tacy sami ludzie jak ja, z tej samej gliny, można powiedzieć, z krwi i kości, z różnymi problemami tak naprawdę i ludzkimi po prostu, nie? Czy rodzinne, czy jakieś tam służbowe. Drugie pytanie. Czy przed przystąpieniem do wojsk specjalnych twoja druga połówka, czy ogólnie rodzina, szeroko pojęta, podejrzewała, że to będzie aż takie obciążenie, bo pewnie rozmawialiście wcześniej, pewnie były rozmowy na ten temat, natomiast teraz, gdy już jesteś jakby w tym wszystkim i ona widzi jakby to obciążenie, czy to jest to, czego się spodziewało, czy bywa tak, że jednak musisz tłumaczyć, że no po prostu kochanie, no muszę wyjechać, prawda? No to jak podjąłem decyzję o wysłaniu dokumentów tutaj na ankiety, to miałem 25 lat, żona miała 22. Tak, 22. I wtedy to było fajne, no bo jednak no, się szło gdzieś, gdzie nie każdy mógłby się dostać. Jako, że ja się wodzę ze sportu, to było mi trochę łatwiej i no i też właśnie o tych, nie wiedziało się o tych codziennych problemach, nie? Że no kurde, nie ma ileś tam czasu, wraca się do domu. No ale nie wiedziałeś wcześniej, że życie operatora, szczególnie do momentu skończenia bazówki i później również, jest obarczone dużą ilością poza domem? No to jakoś to będzie, nie? Się mówi. A jak jest w środku, to czasami bolą takie wyjazdy. No żona no, nie wiedziała, ja też nie wiedziałem tak naprawdę, jak to będzie wyglądać. No jest czasami zgrzyt. No najgorsze są takie wyjazdy, które są niespodziewane, nie? Że jest coś zaplanowane i nagle jest strzał i cię nie ma. I to, co zaplanowało się, no to może nie najgorzej wytłumaczyć. Jak tak jacyś przyjaciele czy dalsza rodzina, to mówię, że mnie nie ma, no to a no dobra, bo praca, nie? No ale żona wie, widzi od środka wszystko, no i też to czasami rwie włosy z głowy. Jak czyli, tak można. Czyli rozmowy w cudzysłowie dyscyplinujące na zasadzie ułagodzić troszeczkę, no są po prostu w domu. Tak, tak, tak. No trzeba wytłumaczyć, nie? Trzeba usiąść, pogadać. No ja też się właśnie tego od żony uczę, trzeba usiąść, pogadać i powiedzieć, co tam leży na sercu. I żona też właśnie mówi, że ale to jest możliwe. Ale to jest możliwe. Przygotować kogoś na to właśnie? Nie, myślę, że nie. No, nie ma jakby, kurde, no czasami no, coś się zaplanuje i wyjdzie w ogóle taki trzeci wariant, że ja już siedzę i mówię, no niemożliwe, nie? Niemożliwe. A jednak. A jednak, no. No to dobrze. Ale to się potwierdza. To się potwierdza, że tak jak właśnie powiedziałeś, że to jest taka nieustanna praca, nie? Bo to jest cały czas realizacja marzeń, które gdzieś tam były od dzieciństwa i które chcemy zrealizować, a jednocześnie no, życie w rodzinie tutaj nie tyle komplikuje, ale no, stanowi pewnego rodzaju i wsparcie, bo wiadomo, że w tych ważnych momentach ta druga osoba jest, no ale trzeba pracować nad tym, nie? To jest nieustanne. Można porównać do sportu, że zawodowi sportowcy chyba jeszcze więcej są poza domem niż my, no. Tak naprawdę. A mówisz tak czasem, że słuchaj kochanie, jakbym no, był tym kajakarzem, to... Mam taki argument, że no, tak. Gdybym trenował, został w tym sporcie, no to mogłoby mi nie być, nie? Cały czas. Oni tak. Tam jeżdżą od początku roku, od stycznia tam już gdzieś do ciepłych krajów, żeby trenować. Jakieś tam obozy rozpływaniowe, przygotowawcze, no to też ich nie ma non stop. Tym bardziej, że masz gdzieś tam kontakt, nie? Ostatnio mówiłeś z chłopakami z kadry, także powiedziałeś, nie zazdroszczę. Nie, nie zazdroszczę. Okay. Podziwiam, nie zazdroszczę. Podziwiam, nie zazdroszczę, okej. Okay. Jeżeli chodzi o szkolenie bazowe, co do tej pory było dla ciebie takie najbardziej obciążające? Tak każdy, myślę, powie. No, taktyka zielona jest najbardziej obciążająca i szkolenie z izolacji. Czyli osławione sere. Osławione sere. A zielona powiedz... My mieliśmy przyjemność mieć właśnie zieloną podczas zimy, więc warunki też nas nie rozpieszczały. No ale to finalnie też przekłada się na większą odporność psychiczną? I tak, i nie, no bo ja wiem, jak to zimno smakuje i czasami jak mam wejść do zimnej wody, czy wziąć zimny prysznic, to po prostu
Nie chce mi się, bo już zmarzłem troszkę, nie? czyli sere i zielone. Jeżeli mówimy o grupie, bo w trakcie szkolenia bazowego ta grupa jest zbudowana. Tak jak powiedziałem, masz doświadczenie jako sportowiec, bo widziałeś też, jak się buduje grupę w ramach gdzieś tam kadry. Jeżeli chodzi o szkolenie bazowe, zetknąłeś się pewnie z różnymi rzeczami, ale co w twojej opinii tak najbardziej buduje grupę? Co ty byś jakby tak wyróżnił, że co może zbudować tą grupę? Czy są to kwestie lidera, czyli przykładowo osób, które są już w tej grupie i odpowiednie prowadzenie przez nie grupy, czy też przykładowo właśnie ciężkie szkolenia? Myślę, że dwie te rzeczy są jakby współmierne, że lider fajnie jak trzyma wszystko do kupy i też się integruje z grupą, bo jakby wiadomo, że no każdy jest jakby robi więcej trochę dla tej grupy i jest jakby tym liderem. Czasami jest jakby przedstawiony jako taki, no nie chcę być frajer, ale co robi za wszystkich. Ale taki no lider, myślę, że fajnie spaja, jak jest, to fajnie spaja grupę. Ale jest to konieczne? Na bazówce? Tak. Ogólnie? Czy ogólnie jest to konieczne, żeby był lider w grupie? Tak, myślę, że w każdej grupie. Bo on i tak się wykształci, i tak pytanie, czy będzie lepszy, czy gorszy. W każdej jakby pewnie grupce przyjaciół jest zawsze ktoś, kto trzyma wszystkich tam. Mm-hmm. No jest takim organizatorem, można powiedzieć, a tutaj no jak najbardziej lider jest potrzebny, no czasami jak już jest człowiek zmęczony i nie wiadomo co robić, no to się patrzy na tego tam najmądrzejszego i podejmie decyzję. Jest z nim oparcie. No. Psychologicznie był taki, znaczy psychologicznie, jest udowodnione, że nawet jeżeli w grupie nie ma struktury, to ta struktura i tak się utworzy. Tak i zawsze struktura składa się z czterech podstawowych, można powiedzieć, osobowości. Jest lider, jest zastępca lidera, jest tak zwany skarbnik i klaun. Nie, właśnie, jest klaun. Chodzi o to, że oczywiście ty mówisz pseudolider, to on się może wytworzyć, jeżeli lider będzie negatywną postacią lub nie będzie poparty przez grupę. To wtedy oczywiście zrobi się pseudolider. Natomiast jeżeli wchodzimy w jakąś grupę, nawet jeżeli tego nie ma, to zawsze utworzy się taka struktura, czyli będzie wódz, zastępca, tak, będzie skarbnik i będzie właśnie klaun, czyli ktoś, kto tą sytuację zawsze rozładuje. I w jednej strukturze możemy być przykładowo liderem, natomiast w drugiej grupie, jeżeli jest mocniejsza jednostka tam jako osobowość, to przykładowo możemy przybrać inną osobowość. Powiedz mi, ty w swojej grupie kogo byś? Tutaj teraz? No teraz jak jesteś, jakby się określił jako ten... Ja jako? Tak, jako tak. Świeżak. Jakby, bo ja do chłopaków dołączam, oni tam mają swoją... Strukturę? Strukturę, tak. Bardzo ciepło mnie przyjęli, w sensie, że nie czuję, jakbym był jakiś tam... No, też tych chłopaków znam już długo, więc też inaczej, ale... Myślę, że nie mam pozycji. To się też na działaniach jakby... W sensie... Ale widzisz tam już strukturę grupy? Kurde, ciężko mi tak ocenić, czy jest tam, też nie ma tu wszystkich, ale z tego, co się rozmawia z chłopakami, no to lidera mają i to mają dobrego, lidera. I to dobrego, niestety go tutaj nie ma. No to dobrze. Dobrze, lecimy z następnym pytaniem. Czy ty jako osoba po 6 miesiącach szkolenia, no to nie możemy powiedzieć 6, bo ty jesteś jakby po dłuższym okresie, ale widzisz w sobie w ogóle zmianę, czy zaszła w tobie jakaś zmiana też jako, nie tylko jako operator, ale po prostu jako, wiesz, jako człowiek? Tak, myślę, że tak. Myślę, że emocjonalnie troszkę człowiek dorósł do pewnych rzeczy. Chłodniejsza głowa na pewno w jakichś tam cięższych sytuacjach, czy w rozmowie z ludźmi, może bardziej jestem pewny siebie. Kiedyś tej pewności brakowało. Też, może otwartość też taka, bo to dużo ludzi nowych się poznaje, także myślę, że te trzy rzeczy wystarczą. Nie wiem, co wymyślał więcej. Co byś powiedział żołnierzom, którzy przystępują do selekcji lub do szkolenia bazowego? Którzy myślą, tak, ale się wahają. Żeby się nie wahali, no, życie to jest przygoda. Trzeba to wykorzystać, póki się ma czas. Niekoniecznie trzeba się tutaj dostać, a bądź do innej jednostki, ale trzeba spróbować na pewno, żeby na
sam koniec sobie nie powiedzieć, że no nie mówię, no sam koniec śmierci, tylko gdzieś później sobie powiedzieć, że kurde, no jednak mogłem spróbować. Trzeba wiele rzeczy próbować, no to jest fajna przygoda. Nawet te 5 dni w górach selekcyjne to jest bardzo fajna przygoda i też dużo uczy i podnosi trochę też pewność siebie, nie? Nawet jak się kolejna wróci do swojej jednostki macierzystej, to może trochę palma odbić, nie? A takim osobom, które są przed bazówką, są już w jednostce, ale są przed bazówką, coś byś doradził? Co im mogę życzyć? Żeby zastanowili się, co chcą robić tak naprawdę w tej jednostce i żeby w tym kierunku już sobie myśleli, bo działali. Czasami nie wiadomo, co człowiek by chciał robić, czy chciałby iść w jedną stronę, bądź w drugą, to myślę, że to będzie dobra rada, żeby zastanowili się fajnie, porządnie, co by, jaką chcieliby drogę obrać i dążyć do celu. A jaki wspominasz taki najlepszy moment ze szkolenia dotychczas? Takie poczucie wspólnoty gdzieś tam w tych lasach, że tak naprawdę jedziemy tą paką i stanowimy jakąś siłę. To było fajne uczucie, że tak jak się tam obracało, patrzeć, czy kolega z tyłu jest, to widzi się ten cały szyk i czuje się tą moc i energię. Moc jest. Moc w grupie. No to dobrze. Dobra, no to co? Wypada podziękować za dzisiaj. Ja również dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu. Myślę, że tak. Słuchajcie, następny operator, zaczynamy rozmowę ze śmiechu, gdyż nasz następny operator ma ksywę Puchacz. Cześć Puchacz. Cześć Grzegu. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w Tatrach, jesteśmy gdzieś tam na takim obozie kondycyjnym i dzisiaj w sumie był twój rekord pod kątem chodzenia po Tatrach, bo jesteś pierwszy raz w Tatrach. Jak ci się w ogóle Tatry podobają? No pięknie, wymagająco, ale pięknie, surowo, miejscami, jak już się minie schroniska, przy schroniskach sam wiesz. Ale da się poczuć samotnym nawet w Tatrach, jeżeli wychodzi się odpowiednio wcześnie. Tak, zadbałeś o to dzisiaj, dzięki. Wszystko, że tak powiem, jak to się mówi na grupie górskiej, z miłości do góry. Co, pół roku bazówki minęło, jak sumujesz ten czas? No jestem zadowolony, że jesteś, że jestem dalej, właśnie, że biorę dalej w tym udział, że udało się pozaliczać wszystkie te egzaminy, trudności, zdobyć te umiejętności, których wymagali od nas instruktorzy i które są wymagane potem na stanowisku. Mm. Ale to jest takie, wiesz, poczucie, że cieszy się z tych umiejętności, że ty je masz, czy cieszy się z tego, że masz je zaliczone? Nie, głównie to, no ja to odbieram w ten sposób, że cieszę się, że mogłem zobaczyć, że pewne sprawy są możliwe do realizacji. Zobaczyliśmy, że faktycznie można jeszcze gdzieś tam poziom wyżej wskoczyć. Wiesz, że ja nie jestem pierwszy dzień w wojsku. Z takim stażem to niektórym się wydaje, że już wszystko wiedzą. No właśnie, bo ty ile stażu masz służby w wojsku? No, jak przyszedłem do jednostki miałem 14 lat, teraz mam 16. Mhm. Także... Czyli no to można powiedzieć doświadczony żołnierz. No tak. I nie da się ciebie nabrać byle czym, bo po prostu już niejedno widziałeś. Po prostu już mnie nieraz nabrali. Teraz już się nie dam. Czyli co, czyli te szkolenie bazowe to nie jest pizna woda, fotomontaż? No tak jak mówisz, no to tak, to coś takiego to by mi nawet na myśl nie przyszło. Całe szkolenie bazowe, kurs działań specjalnych, te wszystkie etapy. Z czego jesteś najbardziej zadowolony, z jakiego etapu? Ale takiego, wiesz, takiego z siebie, nie co było najtrudniejsze, tylko co dało tobie tak najwięcej satysfakcji? Najwięcej satysfakcji mam z tego, że wreszcie nauczyłem się strzelać z pistoletu. Mhm. I wiem jeszcze, w którym kierunku iść, żeby dalej podnieść te umiejętności. To była taka moja bolączka. No i to chyba dla większości chłopaków ten etap szkolenia strzeleckiego, ogniowego jest najciekawszy. No, każdy, mimo pogody, lubi jednak stać na tej strzelnicy,
łupać z broni te wiadra amunicji przysłowiowe, za które nie musisz płacić na prywatnej strzelnicy. Nie? Czułeś tą różnicę w momencie, gdy przeszedłeś do wojsk specjalnych pod kątem ilości strzelanej amunicji? No oczywiście, ilości środków przewidziane tutaj na szkolenie, no nie można porównać tych ilości. Nie? Przez to też ciężko porównywać wyszkolenie żołnierza pozostałych sił, a tutaj naszych. No miejmy też nadzieję, że jakby ta cała sytuacja, która się teraz dzieje, spowoduje, że te możliwości trochę się poszerzą. Nie? Ja pamiętam też, jak służyłem w AT i pojechałem potem już na pierwszy poligon w ramach szkolenia bazowego. To wysłałem chłopakom ilość magazynków, którą mam na następny dzień. I mimo, że w AT bardzo dużo się nauczyłem odnośnie strzelania i chłopaki do dzisiaj łoją praktycznie wszystkie zawody, to ilość amunicji, którą ja na jednym strzelaniu jakby kładłem, to było miesiąc w AT. Nie. Także jest różnica. Jak wtedy to wysłałem, mówię, patrzcie, dzieje się. No cóż, powiedz mi, czy jest różnica, bo ty już jesteś jakby tym operatorem, no... Mam nadzieję, że będę operatorem. Będziesz operatorem, ale tutaj te pytanie w sumie takie, nie wiem, czy jest dla ciebie zasadne, no bo zadawałem chłopakom młodszym, bo są młodsi od ciebie, bo też możemy powiedzieć, który jesteś... 10, możemy powiedzieć, 12 lat. No tak, który jesteś rocznik? 8-5. 8-5, ja 7-9. To... I dalej tu jesteś. I dalej tu jestem i dalej gdzieś tam z przodu. Powiedz mi, czy miałeś inne wyobrażenie w ogóle o operatorach, zanim w ogóle przychodziłeś do wojsk specjalnych? Czy teraz twoje pojęcie tego, widzisz to wszystko od środka, czy to się zmieniło? Czy parę lat temu ty patrzyłeś na nich, wiesz, jak na herosów, czy miałeś już też taki trzeźwy osąd? Wiesz, gdzieś tam na szkoleniach, na poligonach wymienialiśmy się na tych obiektach, widziało się, jak chłopaki wyglądają, jaki poziom czasem udało się podejrzeć, reprezentują. Wiedziałem, że to będzie wymagające przejście do tego rodzaju sił. No i nie zawiodłem się, jak do tej pory. Regularnie jestem zaskakiwany na plus. Sobą też. No, to już jest, wiesz, wynik tylko umiejętnego poprowadzenia szkolenia, nie przeze mnie, tylko właśnie przez instruktorów. No ale potencjał musisz mieć, bez potencjału nie da się, wiesz. Trzeba chcieć i oprócz, wiesz, potencjału możesz być najlepszy, ale jak nie chcesz albo masz z tyłu głowy inne problemy, to nie dasz rady, nie? Potrzebna jest ta druga połówka, która zadba o całe to zaplecze, o to, żeby nie obciążać cię tym życiem codziennym. Mhm. I to jest chyba najtrudniejsze. No właśnie. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Właśnie, przeszedłeś do następnego pytania. Jak sobie z tym radzisz, bo też jesteś, wiadomo, ojcem i pewnie na początku to gdzieś tam mogło troszeczkę inaczej wyglądać. Teraz to obciążenie jest realne i ono jest ciągle nieustannie. Jak sobie z tym radzisz? No myślę, że tutaj to powinieneś zaprosić właśnie te nasze partnerki, to one by lepiej to... Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Lepiej by to wyłuszczyły, te trudy, to wszystko, co one przechodzą. A ja nie mogę mówić, że ja sobie radzę, czy nie radzę, no bo ja to, wiesz, dla każdego z nas bycie tutaj, to szkolenie, jakie by nie było trudne, ta chęć dalszego rozwoju to jest poniekąd spełnianie jakichś tam swoich marzeń na koszt podatnika, także na co tutaj narzekać, nie? A to, że ta druga połówka została z domem, z zakupami, z codziennymi obowiązkami, z dziećmi sama, nawet jeśli miała wyobrażenie, bo żaden z nas na pewno nie ukrywał tego przed żonami swoimi czy partnerkami, no to co innego, jak coś, taka sytuacja trwa tydzień, miesiąc, a co innego jak już pół roku i nic się nie zmienia i nie widać na horyzoncie, żeby to miało się polepszyć. Nie? No tak, ale też poniekąd trzeba pamiętać, że to jest jakby czasowe, nie? Że te szkolenie bazowe, ono jest obciążone tą kwestią czasu i też jakby wiecie o tym, bo to nie tylko chodzi o czas, którego nie ma was w domu i który mogliby się poświęcić, ale też jakby o tą nieustanną presję, prawda, że w każdym momencie może coś się stać, jakaś kontuzja, możecie wylecieć i tyle, nie? Więc to jest też, myślę, że takie ważne. Po szkoleniu bazowym no, jest po prostu robota. Tak, i tą robotę się robi. Czasem ona jest lepsza, czasem gorsza, ale już to obciążenie, że wiesz, że na każdym momencie jesteś obserwowany, to już znika, więc to też na pewno jest jakby na plus. Ale wtedy, wiesz, wtedy sam musisz dalej ciągnąć ten wózek, żeby tego poziomu nie zaniżać jednak, nie? Dokładnie. I to jest chyba najtrudniejsze wtedy.
mi się wydaje. Taka jest nasza rola, żeby was na tyle przesycić tym pozytywnym podejściem do roboty, żebyście to robili, nie? Więc słuchaj, robimy co w naszej mocy. Jak już dzisiaj mi powiedziałeś, że z żonką przyjedziesz Tatry, to dla mnie to jest na plus, prawda? I to dla mnie jako dla szkoleniowca jest to, można powiedzieć, cel osiągnięty, że ktoś kończy szkolenie napełniony pozytywnie, a nie mówi już nigdy nie wrócę. A odnośnie właśnie takich momentów fajnych, ale też ciężkich, jaki był dla ciebie do tej pory najcięższy moment? Wiesz, na każdym etapie, każdy etap, który przechodziliśmy, tak jest to szkolenie ułożone, że cały czas wzrasta to ciśnienie na nas. No i czy tam od tej fizyki, przez ogniówkę, taktykę, coraz ciężej. Taktyka zielona chyba, najgorsza jak dla każdego. No nie najgorsza, nie można powiedzieć, że najgorsza, bo jest to niezbędne w naszym fachu, ale to... ta przygoda w lesie potrafi obrzydzić tą naszą naturę, jaka piękna by nie była, nie? Ale teraz... Starałem się jak najbardziej dyplomatycznie odpowiedzieć. Ale teraz tą naturę znasz od podszewki, wiesz, ty już wiesz, co tam się kryje za każdym... Wiesz, wydawało mi się, że wcześniej już znałem, a... Okazało, że nie do końca. Tak, tak. Widzisz zmiany w sobie? Nie. Czy to ci, wiesz, no właśnie, no i to jest właśnie różnica pomiędzy żołnierzem, który ma 16 lat służby, a żołnierzem, który ma gdzieś 2-3, nie? Mówisz? No chodzi o to, wiesz, ty już jesteś ukształtowany jako człowiek w dużej mierze i te rzeczy, które się dzieją, one oczywiście na plus mogą zmienić, ale ty filar, no kręgosłup masz, nie? Znaczy, wiesz, zmiany, no to na pewno pod względem to, co wcześniej mówiliśmy, podniesienie tych umiejętności, no ale tak, żeby mi się coś, nie wiem, w głowie poprzestawiało, jakoś, żeby mi się zmienił coś mentalnie, no to nie ma czegoś takiego, nie? Czyli nie jesteś bardziej wrażliwy na przyrodę? Nie, zdecydowanie nie. Dobra, zerknę jeszcze, jakie pytanko było. No właśnie, ostatnie pytanie. Co byś powiedział żołnierzom, którzy przygotowują się do selekcji? Powodzenia i do zobaczenia. Krótko i zwięźle. Co, nie chcesz dużo ze mną gadać, tak? Nie, to nie o to chodzi. Wiesz, czego byśmy nie opowiedzieli, czego byśmy nie poradzili, to każdy musi to przeżyć sam i dopóki tego nie przeżyje, jakby mu się nie wydawało, że jest przygotowany, to i tak tacy goście jak ty i reszta tam chłopaków zaskoczą go tak, że... Pozytywnie. Pozytywnie, oczywiście. No. Wszelkie, to co wcześniej rozmawialiśmy, wszelkie porażki pozwalają się bardziej rozwinąć i trzeba z tego czerpać, a nie załamywać się. Nie? Właśnie, jeśli się nie uda, a jeśli się uda, no to tylko się cieszyć. Nie? Czyli można powiedzieć, że trenuj myśląc o zwycięstwie, ale przygotuj się też na porażkę. Tak, dąż do celu. Nie poddawaj się. Jaki jest twój cel? Mój? No teraz to zakończyć to szkolenie bez kontuzji, chociaż na to wiesz, że na wypadki niespodziewane nie mamy żadnego wpływu, także też to gdzieś tam w głowie nie siedzi. Ale no, chciałbym pozytywnie zaliczyć po prostu ten kurs i zająć się potem, dalej rozwijać w robocie gdzieś tam na zespołach z chłopakami. I robić to, co chcesz. Tak, tak, tak. Dobra, dzięki Puchar za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na następnym szkoleniu. Dzięki. Kolejny operator o ksywie Ultras. Cześć Ultras. Witam wszystkich. Jak to się stało, że trafiłeś do wojsk specjalnych? To było moje od zawsze marzenie, od najmłodszych lat. Zawsze nad tym myślałem, aż w końcu postanowiłem się do tego przygotuję i spróbuję. A jak myślisz, co ukształtowało właśnie to, że ty zawsze chciałeś? To zawsze to czułem po prostu gdzieś tam w sobie. I ale zawsze... co, szedłeś po lesie i mówiłeś sobie, kurde, ale fajnie by było, jakby miał tu gana po prostu i chodził i te wiewiórki straszył? No coś w tym stylu. Czy wiesz, czy to było też poparte mediami, telewizją, książkami, wiesz, albo miałeś znajomego jakiegoś? Znajomego nie miałem, ale gdzieś tam zawsze obserwowałem innych żołnierzy w jakichś tam różnych mediach. No, spodobało mi się to bardzo. Chciałbym zawsze tego spróbować. O tym się też dużo nie mówiło i ciężko było cokolwiek uzyskać, jakieś informacje. Czyli media mają wpływ też na to, że osoby przechodzą do wojska i się tym, znaczy do wojska, do wojsk specjalnych i się tym po prostu ciekawią? Wydaje mi się, że tak.
Ostatnio rozmawiałem właśnie na temat wojsk specjalnych i doszliśmy do takiego jednego wniosku, że różnica pomiędzy wojskami specjalnymi teraz a tym, co było 10 lat temu, jest taka, że kiedyś ludzie wierzyli w legendy, a teraz ludzie nie wierzą w legendy. Właśnie teraz ludzie wierzą w ludzi. Pamiętasz to, co powiedziałeś, że nie było wiele informacji? Teraz są już te informacje, więc nikt nie wierzy, że coś gdzieś tam było po prostu tajne. Tylko tak zauważyłem, że ludzie potrzebują właśnie liderów, nie? Osoby, które gdzieś tam reprezentują te wojska. Ile jesteś lat w wojskach specjalnych? Już ponad 4 lata. Ponad 4 lata, czyli już mniej więcej naoglądałeś się co i jak. A przeszedłeś z cywila czy z innej jednostki? Z innej jednostki. Ile służyłeś w innej jednostce? Pół roku. Pół roku, czyli szybko. Szybko. Czyli jesteś szczęściarzem. No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Powiedz mi, czy na początku miałeś inne wyobrażenie, albo inaczej, czy wyobrażenie twoje o operatorach powiedzmy 5 lat temu było inne niż teraz w tej sytuacji, jak po części może jesteś i widzisz, jak to wygląda od środka? Było inne, bo nie zdawałem sobie sprawy, ile to jest pracy, ile lat. To nie są dni, tygodnie, miesiące, to są lata ciężkich treningów i dużo nauki. Wbrew pozorom. Czyli co, na początku jakby myślałeś, że to przychodzi łatwiej? Szybciej? Tak, jak się na to wszystko gdzieś tam widziało po prostu, to wydawało, no to może tak przyjdzie no z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, dwa kursy i to wszystko. A przecież najlepsze filmiki na YouTube to do 5 minut, nie? Dokładnie, dokładnie. Albo szybkie shoty 30-sekundowe. Tak, tak. No w czasach kursów e-learningowych to... Czyli co, teraz po prostu widzisz, że to jest ciężka harowa. Ciężka, dokładnie. Dzisiaj mamy takie zebranie żołnierzy, którzy udzielają wywiad, można powiedzieć, po rehabilitacjach, chyba nie wiem, jakąś spółkę tutaj utworzyliście, bo jesteś kolejnym operatorem, który miał przerwę w szkoleniu bazowym. Tak. Co się stało? Uszkodzenie dwóch kręgów w odcinku piersiowym. A ono nastąpiło wskutek? Ciężarów. Jak sobie z tym poradziłeś? W sensie, bo cały czas z tym gdzieś walczysz. Tak, i odzywa się. Odzywa się i cały czas nieustannie próbujesz w jaki sposób to uregulować. Jest to w ogóle możliwe, żeby... No bo tak, jesteś, zrobiłeś normę skoków teraz? Zrobiłem. Czyli to jest bardzo udało ważne? Się, tak. Nie udało się, zrobiłeś. Zrobiłem to. Zrobiłeś normę skoków. Czyli jest szansa, że w jakimś tam trybie po prostu przejdziesz potem na spadochron sterowany, który jest, dużo bym powiedział, łatwiejszy, no może nie łatwiejszy. Przyjemniejszy w lądowaniu. I przyjemniejszy też w powietrzu. Tak. A miejmy nadzieję, że w niedługim czasie potem od razu pójdziesz na wolne, w naszym potocznym znaczeniu. To już jest w ogóle super fajne. Bałeś się w trakcie skoków? Na początku tak. Powiedz mi, co było podczas pierwszego skoku, jak miałeś w głowie tylko nogi razem? Nie. To miałem po prostu już, jak widziałem, że się zbliżam. Siedząc jeszcze w statku powietrznym, patrzę przez to okienka, jest wysoko, ale z drugiej strony też nisko, bo jednak podczas tego wyskoku to jest takie przyspieszenie. No i się odlicza te 3 sekundy, wszystko i się patrzy na czaszę, tak. I jak już jest wszystko okej, to się człowiek uspokaja. Jak już wszystko okej, to jest okej. A jak nie jest okej, to trzeba szybko reagować. Tak, tak. Nie ma za dużo czasu. Okej, ale fajnie, że zrobiliście te skoki bezkontuzyjnie, można powiedzieć, to jest na pewno ważne. I też siedzisz wtedy, pamiętam, ja swój pierwszy skok i pamiętam, wszyscy w tym statku powietrznym siedzą i wszyscy po prostu patrzą na siebie. I wszyscy, jest stresor taki, tam jest poziom testosteronu 1000, nie? Tak, tak. No i nagle jak jest jedna minuta, to już jest lekki paraliż. To już, tak, to już można czasem powiedzieć, że drzwi same się otwierają. Tak. Okej, okay, lecimy z pytaniem. Powiedz mi, czy przed przystąpieniem do szkolenia bazowego, czy twoja druga połowa wiedziała, że to będzie takie obciążenie? Czy to jest tak samo jak dzisiaj i ona nie robi problemów, czy jednak? Bardzo dobrze wie, że jak wygląda, może nie w 100%, ale w części, jak to wygląda ta praca. I od zawsze chciałem to robić. No i mamy kompromis. Jakoś
nie koliduje to z naszym życiem. Czyli w twoim wypadku przebiega to, bym powiedział, trochę bardziej gładko niż u innych. Tak, może dlatego, że jeszcze dążymy do samorealizacji, każdy tam swój kierunek i... No to jest też taki wiek. Też jest taki wiek, tak. Czyli ono jeszcze ma szansę. Jeszcze mamy ten etap, tak. Każdy jeszcze w swoim kierunku się spełnia. Czyli jak ty wyjeżdżasz, to jest odwrotnie, to ona mówi, fajnie, będę miała 2 tygodnie luzu, zrobię coś tam. No to też nie jest tak, że luzu, bo też gdzieś wyjeżdża i też się szkoli, no niestety. Dobrze, no ale jest szansa, że w tym samym czasie gdzieś skończycie to, co macie do zrobienia? Tak. No to jest w ogóle super. No. Idealny timing. Tak, można powiedzieć, że bardzo tam, może miesiąc różnicy tylko nas dzieli. Także to jest bardzo ważne i słuchajcie tego wywiadu, bo sami widzicie, że różnie się układa i że może być też tak. Co było najbardziej obciążające na szkoleniu bazowym do tej pory dla ciebie? Najbardziej obciążające? Przepraszamy, ale musieliśmy chłopaków uciszyć, no w takich spartańskich warunkach nagrywamy. Co było najcięższe? Bardzo duża ilość wiedzy teoretycznej i od razu praktycznej. Jest to momentami przytłaczające. No i ale trzeba było sobie z tym poradzić. Niektórzy też łapią to szybciej, niektórzy później. No i po zajęciach pracowaliśmy nad tym. Sami ze sobą, w samej grupie, żebyśmy byli po prostu na tym samym poziomie. Ale powiedz mi, ktoś wyszedł z inicjatywą, że słuchajcie chłopaki, musimy wziąć się w garść i dociągnąć do równego poziomu, czy to wyszło samo z siebie? Samo z siebie wyszło. Żebyśmy po prostu byli bardzo zgraną grupą i dążyliśmy do tego, żebyśmy byli zgraną grupą. Jesteście zgraną grupą? Tak, i to nawet bardzo. Nie ma podziałów? Żadnych. Kłamiesz? Dokładnie. Nie, okej, muszę powiedzieć, że jesteście już zgraną grupą, bo też ilu was zaczynało na początku? 27. A teraz was jest? 15. No to właśnie też to pokazuje tutaj o pewnego rodzaju poziomie, chociaż jedna osoba no teraz jakby nie ze swojej, bym powiedział tutaj, przyczyny nie kontynuuje szkolenia, a szkoda, bo była to osoba, która chyba dosyć mocno spajała grupę. Bardzo. Także pozdrawiamy. Dokładnie. Jeszcze może do nas wrócisz. Okej, a taki najlepszy moment bo tak jak powiedziałeś, faktycznie dużo teorii, i którą trzeba od razu przełożyć też na praktykę. A taki moment, który dla ciebie był taki, wiesz, że wow. Ukończenie, certyfikacja ostatnia, no, ukończenie całego KDS-u. To jest taki moment. Ale jeszcze pół roku przed wami, nie? Jeszcze pół roku. Tak. Ale czuję, że to już jest bliżej niż dalej, w sensie taki, że grupa już jest uformowana, że wy pewne nawyki już macie, że na pewno jest troszeczkę wam łatwiej, bo też kontrolujecie trochę stres inaczej niż na początku. Dokładnie. I już czujecie, że tak powoli jesteście, wiesz, jedną nogą gdzieś tam w piaskownicy? Tak, nawet my po prostu jesteśmy już tak na tyle zgrani, że nie musimy ze sobą rozmawiać i potrafimy przewidzieć swoje ruchy. I to jest już wygodne po prostu, wygodne. To co się stanie, jak potem na zespoły pójdziecie? No, trzeba będzie poćwiczyć. Wiesz, że wspólny wniosek wszystkich, którzy kończą szkolenie bazowe, to jest zawsze taki, a czy moglibyśmy tą grupą przejść wszyscy na jeden zespół, żeby razem pracować? Tak. A niestety tak się nie da. A powiedz mi, co tak najbardziej wpłynęło na to, że tworzycie właśnie tak dobrą grupę? Przede wszystkim duża ilość czasu ze sobą. Sytuacje, w których byliśmy i z których potrafiliśmy wybrnąć mimo wszystko tak naprawdę. Bo od pogody, po głód, brak wody, jakieś niedogodności ze sprzętem. No różnie było, ale potrafiliśmy w nawet najgorszej sytuacji znaleźć kompromis. Czy osoba jako lider też miała na to wpływ? Też miała. I kto teraz będzie liderem? Jak lider poszedł, kogo wytypujecie? Jest naturalny przywódca? Naturalny. Nie mówię po stopniu, tylko czy naturalny się wytworzy? Wytworzy się. A wiesz, co to jest? To powiesz mi potem, nie powiemy tego w wywiadzie, bo za dużo osób by wiedziało. Pół Polski by wiedziało. Okej, fajnie. Powiedz w takim razie, czy ty widzisz w sobie jakąś zmianę, która w tobie zaszła od momentu rozpoczęcia szkolenia bazowego, a teraz? Ciebie jako osoby, jako, wiesz, jako mężczyznę, osoby, nie jako żołnierza. No to jako żołnierza.
No jako żołnierza na pewno, no jest to dosyć proces intensywny, a jako osobę w jakimś stopniu na pewno, w jakimś stopniu na pewno jest to wymagające, było pół roku. Przede wszystkim stanowczości. Ciężko teraz tak to wymienić, te wszystkie. Czujesz, że bardziej potrafisz kontrolować stres? Tak. Że przykładowo potrafisz zdominować, wiesz, pomieszczenie, teren, wiesz, o co chodzi, nie? Bo dużo nasze zachowanie tak naprawdę wpływa na to, czy potrafimy zarządzać, jak to się mówi, przestrzenią. Tak, no bo na pewno się, tak, kontrola stresu, jedno z naj, w sumie to chyba najważniejsze, najważniejsze co w tej pracy. Tak. Bo to nerwy, się przekłada stres. Na, tak, bo to się przekłada na każde szkolenie. Tak, to prawda. Dobra, powiedz mi, co byś powiedział innym żołnierzom, którzy chcieliby przystąpić do selekcji? Albo którzy w ogóle mają myśl, że a może bym poszedł do tych wojsk specjalnych? Żeby nie myśleli za dużo, wysyłali tę ankietę, przygotowywali się. Nie jest to tydzień, nie jest to miesiąc, trzeba dużo poświęcić, ale naprawdę warto. To są przeżycia, których się nie dopisać. Czyli co, przygoda? W pewnym stopniu tak. Właśnie na ile to jest przygoda, a na ile to jest taki naprawdę ciężki kawał żołnierskiego chleba? Przygoda to może być w 10%. Jest coś w tej pracy takiego, że trzeba to po prostu poczuć na własnej skórze i po prostu spróbować. To zmienia. To zmienia. To zmienia ludzi. Ja zauważyłem, że to zmienia. Widzę zmiany pomiędzy osobami, które przechodzą na selekcję, pomiędzy osobami, które przystępują do szkolenia bazowego, które są w trakcie, mało tego, które kończą, a potem jest największa zmiana po 2 latach. To i prawda. Tu jest ta praca, którą trzeba zawsze wykonać. To prawda. Co dla ciebie jest takie najważniejsze, co sprawia, że jak jest ciężko, to ty gdzieś tam, wiesz, trzymasz się w kupie i idziesz do przodu. Jest coś takiego, co cię napędza? Czy to, nie wiem, jakiś może jakiś cytat, jakieś osoby, jakiś typ zachowania, jakieś doświadczenia ze sportu? Nie wiem. Jest coś takiego? Przede wszystkim w pierwszej kolejności to są ludzie, z którymi przebywam. Bo jeden drugiego napędza. Każdy w końcu złapie kryzys w którymś momencie. Na szczęście nie jest to, że każdy złapie w tym samym. To tylko ważne. Się zmieniamy. To jest ważne. To jest bardzo ważne. I są osoby, które wyciągną z tego największego kryzysu, no i się idzie z tym dalej. Miałeś kryzys? I to nie jeden. Wyciągałeś z kryzysu kolegów? Wyciągałem, tak. No, więc w takim razie niech to będzie podsumowanie ultras naszej rozmowy. Także mam nadzieję, że kolejny wywiad będzie po zakończeniu szkolenia bazowego. Zdrowia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jak się dzisiaj czujesz? W porządku, trochę zmęczony. No, szkolenie nadal trwa, także jest intensywnie. Gdzie dzisiaj byłeś? Dzisiaj trenowaliśmy skały, już było prowadzenie na własnej asekuracji, był mnich. Dla mnie to debiut na takiej skale, także byłem bardzo podekscytowany, sporo doświadczenia. Jaka droga? Początkowo zaczęliśmy z Stanisławską, ale później skała nas poprowadziła trochę po swojemu. Ostatecznie się okazało, że no, jak to się zazwyczaj okazuje, że nie ułatwiliśmy sobie tego podejścia. I czyli było ciekawiej. Było ciekawiej, tak. Był ciekawy. Adventure. A powiedz, zdjęcie na mnichu było? No, po to się tam wchodzi, tak? To jest szlagier, nie? Wszyscy tak, jak na mnichu. No bez zdjęcia to by nie był szydło. Zdjęcie na mnichu, gdzie widać po prostu morskie oko, potem to nie wracaj. Czyli okej, łapiesz to. Podoba mi się. Czy to jest też jedno z takich wyzwań, które jest przed operatorem w wojskach specjalnych? Właśnie takie, wiesz, nowe przygody, nowe rzeczy, rzeczy, których nie masz szansy w cywilu? Tak, myślę, że to jest bardzo duża część tej pracy. Wiele ludzi tego nie rozumie, że my się szkolimy w górach, my się szkolimy na wszelkich płaszczyznach, właśnie po to, żeby te umiejętności były bardzo wszechstronne i jakby, no, domyślam się, że wielu moich kolegów z nowymi rzeczami się podczas takiego kursu mierzy i spotyka. Miałeś inne wyobrażenie o operatorach kilkanaście lat temu, jak jeszcze nie byłeś w wojskach specjalnych? Tak.
to był tak naprawdę no, mój olbrzymi błąd, bo strasznie się przez to wstrzymywałem z decyzją, a głównie chodziło o to, że oglądając gdzieś tam taką komercyjną selekcję w telewizji jeszcze jak byłem nastolatkiem, wyobrażałem sobie, że tam są no, jakieś totalne maszyny, jacyś nadludzie. Przecież ty jesteś totalna maszyna. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym. Musieli mi to instruktorzy uświadomić podczas trwania kursu. I jakby no, długo się też to, z tą decyzją przez to wstrzymywałem, bo myślałem, że tam są ludzie, którzy no, mają jakiś gen, talent. Tymczasem, no oczywiście nie umniejszając o chłopakom, którzy już są operatorami wiele lat, to są zwyczajni ludzie, tak? To są chłopcy, faceci tacy jak my wszyscy tutaj. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to jest jakby ciężka praca i cały czas no, dbanie o siebie. Czyli potencjał jest w każdym z nas, tak naprawdę trzeba odpowiednio go wydobyć i poprowadzić. Tak, myślę, że tak. No, ciężko mi tutaj osądzić tak, czy faktycznie w każdym z nas, ale jeżeli ktoś coś czuje i coś go do tego ciągnie, to reszta jest do zrobienia. Tak co, myślę. Co było dla ciebie najcięższe do tej pory na szkoleniu bazowym? Jaki element? Taki, że miałeś taki naprawdę kryzys? No, straszne zmęczenie i olbrzymi wysiłek, taki no, psychiczny i fizyczny. Ja wcześniej miałem bardzo wygodną pracę i no, jakby duże to był dla mnie dyskomfort podczas tych trudnych szkoleń. Przede wszystkim no, szkolenia SRC, taktyka zielona, myślę, że tak większość moich kolegów też odpowie. Idzie ten sam desyń, to widzę. Tak, no. Bardzo, bardzo duże obciążenie. No, ostatecznie się okazało, że też jakby znowu nie ma tam nic, czego się nie da zrobić, ale nie ukrywamy i nie. A jaki był taki moment do tej pory, taki wow? Taki, że wiesz, że ciary przechodzą, że mówisz, kurczę, no to jest właśnie esencja tego wszystkiego, nie? Tej operatorki. Myślę, że moment, w którym zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, w jakim kierunku te umiejętności idą i jaki to jest progres olbrzymi. Faza strzelecka przede wszystkim, no tam to już zaczęło wyglądać, tak, strzelanie, no strzelanie to jest zawsze taka, no, największa ta część tej jakby pracy. No bo na zielonej się nie widzisz, prawda, natomiast tarcza też w jakiś sposób oddaje, bo widzisz jak przedtem strzelasz, widzisz jak w trakcie tej fazy strzeleckiej cała ta obsługa, jak to wygląda, jak się czasy skracają, jak tak, orientacja jak na idzie cel. Ten progres, jak to wszystko się na początku wydaje niemożliwe, że oglądamy sobie Johna Wicka i myślimy, kurczę, to jest niemożliwe, a za chwilę robimy podobne rzeczy i to się i da to zrobić, jest możliwe. Tak. Tylko nie ma, wiesz, akcja. Tak, no to wszystko jest cały czas jakby w sterylnych, powiedzmy, warunkach. Powiedz mi, czy trudy szkolenia bazowego, które przedstawiałeś na początku swojej drugiej połówce, czy teraz jakby w tej sytuacji, w której jesteś, czy miewacie rozmowy na zasadzie właśnie tego, że nie macie w domu, czy ona jakby dobrze to znosi, czy jest możliwe skupienie się w 100% na tym szkoleniu bazowym? No dużo było rozmów. Dużo było rozmów. Były oczywiście też cięższe momenty. Ja o tyle mam, powiedzmy, komfortową sytuację, że ja miałem możliwość poinformowania partnerki o mojej przyszłości, zanim to się wszystko rozpoczęło. Wszędzie ona była po prostu tego świadoma, jak moja przygoda i praca będzie wyglądała. Mam też ten komfort, że jakby jej praca również jest dla niej bardzo ważna i bardzo absorbująca, także podążamy, powiedzmy, podobnym torem i jakby no na tym to dzięki temu ta wyrozumiałość jest. Oczywiście były ciężkie momenty, no jeżeli miałbym komuś ze słuchaczy poradzić, no to przede wszystkim trzeba już zanim się ten kurs rozpocznie działać pod tym kątem, żeby ta druga osoba miała jakieś zajęcia na ten czas i to nie wtedy, kiedy ona będzie sama, bo to już będzie za późno, tylko żeby już ten czas, który wiadomo, że będzie, będzie przez nas, będzie po prostu nieobecni, żeby to było zaplanowane przez tą drugą osobę. I co mogę jeszcze powiedzieć z takich wniosków po tej, powiedzmy, trudniejszej części szkolenia, że paradoksalnie to może być dobry też etap dla związku. Można się dzięki temu nawet lepiej poznać. Zależy to wszystko od nastawienia, tak? I jakby jeżeli się staramy wyciągnąć z tego coś fajnego, to no, u mnie to akurat był progres dla związku. Czyli dojrzały związek? Czyli dojrzały związek i dojrzałe osoby w rodzinie. Tak. Spokojnie to udźwigną. Tak,
Oczywiście ogrom wsparcia. W jedną i drugą stronę. Cały czas doping, jedną i drugą stronę. I wszystko idzie. Dobra, i teraz uwaga, pytanie poza konkursem. Jakim motorem jeździsz? No, od niedawna przesiadam się ze sportowego motocykla na motocykl klasy Naked KTM Super Duke 990R. Polecam wszystkim. Jest to, w jakiś sposób cię to luzuje? W sytuacjach, wiesz, jak jesteś po dosyć mocnym stresie, taka przejażdżka? Tak, gdzieś idzie dać upustym emocjom, oczywiście. Bo już długo jeździsz na motorze, ile lat? Tak. Może niedługo, ale dużo, bo to nie zawsze jest proporcjonalne. Jeżdżę około 6 lat, ale myślę, że zrobiłem już pod 60 tysięcy kilometrów. Także to już jest jakiś dystans, jeżeli chodzi o motocykl. Nie jestem też takim typowo turystycznym motocyklistą, także żeby tutaj turystycznych słuchaczy ten dystans nie rozśmieszył, bo pewnie są i tacy, co robią tyle w rok lub dwa. Ale starałem się zawsze świadomie te kilometry pokonywać, także... Czyli pewnego rodzaju odskocznia pomaga. Tak, to musi być. Ja to wiem, ja to wiedziałem. Zawsze jak widzę, że któryś z kolegów już... że praca bywa dla niego dużym obciążeniem, to jest moja pierwsza porada taka, żeby mieć coś dla siebie, żeby nie żyć tylko pracą, tak? Widzisz w sobie jakąś zmianę od momentu, gdy przystąpiłeś do szkolenia bazowego? Jako osoba, jako mężczyzna, jako żołnierz, nie wiem, obojętnie. Jeżeli chodzi o mój charakter, no to ciężko mi obiektywnie ocenić, no musiałby się może ktoś z moich bliskich wypowiedzieć, a nie mamy jakby takiej możliwości. Jeżeli chodzi o moje takie zachowanie, no to też całe to wyszkolenie wpływa na nasze życie, jak postrzegamy otoczenie, jak się zachowujemy, tak, zupełnie inna perspektywa, cały czas jakby to analiza i szereg innych zachowań, które no, dyktuje nasza praca, tak, i no, z takich rzeczy, które ja zauważyłem, to przede wszystkim to jest wyraźne. Inne osoby, bliskie osoby zauważyły jakąś zmianę? Tak, zauważyły jakąś zmianę. Dużo kolegów takich moich z młodości zauważyło, że no, stałem się znacznie bardziej pewny siebie, stanowczy i taki zdecydowany. Może wcześniej mi tego brakowało, a może to po prostu przyszło. Ciężko mi też ocenić. Ja czuję się dobrze. Czego najbardziej się obawiasz, jeżeli chodzi o jakby półmetek szkolenia bazowego, bo jeszcze połowa przed wami? Jest coś takiego, co gdzieś tam w głowie siedzi? No jest obawa o popełnienie jakiegoś błędu, takiego krytycznego, karygodnego. Myślę, że już jestem na tyle, jakby to powiedzieć, zahartowany. Obeznany. Że nie ma strachu. Jest po prostu determinacja, zagryzione zęby czasami i do przodu. Przypominasz sobie taką największą porażkę, która w jakiś sposób ukształtowała cię? Podczas trwania kursu? Nie, w ogóle. Tak, ogólnie. Jak traktujesz właśnie porażkę? Czy była taka w twoim życiu? Chyba nie analizuję swojego życia pod tym kątem. Raczej się, że tak powiem, staram karmić sukcesami. Jeżeli tak, no sukcesami tak. No, mniejszymi lub większymi, takimi prywatnymi dla mnie. Raczej się staram nie cofać tak gdzieś myślami, co poszło nie tak, co zrobiłem źle. A przed przystąpieniem do wojsk specjalnych przyszedłeś z cywila, czy służyłeś innej jednostce? Nie, przyszedłem z innego wojska. I ile byłeś? Trzy lata. No to czyli też taki w sumie optymalny czas, bo coś tam już... Tak mówią. Widziałeś zmianę? Taką, wiesz... Ogromna zmiana. To też jest kwestia tego, kto z jakiej jednostki przyszedł oczywiście, bo jakby przekrój, wiadomo, jest olbrzymi. We wojsku można spotkać kogoś, kto był kucharzem, a można spotkać kogoś, kto praktycznie był komandosem, zgadza się. Ja byłem raczej bliżej gdzieś tam tych takich, no można powiedzieć, cywilnych obowiązków, ale to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się jakby narodzić na nowo w tym wojsku. I nigdy nie jest za późno. No nigdy nie jest za późno. Ja zawsze żałuję, że się wstrzymywałem tak długo. Przez chwilę myślałem, że już nawet jestem trochę za stary, ale tutaj wiek nie. Tu wiek czasami to jest też doświadczenie, to jest też ten spryt taki. Mhm. Jak widzisz siebie za 5 lat w wojskach specjalnych? No życzyłbym sobie podtrzymania obecnej formy. I tej wojskowej, i takiej fizycznej, prywatnej.
jestem otwarty na wszelkiego rodzaju nowe szkolenia, bo tu naprawdę jakby zakres jest bardzo szeroki i ogranicza nas to, ile jesteśmy w stanie zrobić. Mhm. No i myślę, że to szkolenie będzie cały czas w fajnym kierunku szło. No tak bym sobie życzył. Jaki motor będzie za 5 lat? Och, no najlepiej to, żeby były 2 motocykle lub 3 już wtedy. Tak jak rozmawialiśmy, nie? No to tak, słuchaj, to ja tego ci życzę, nie? Trzech motorów. No ja również instruktorowi życzę 2 lub 3, żeby wszystko było tak jak trzeba. Dokładnie. Jako, że nie nadaliśmy ci ksywy, a osoby, które nas słuchają, lubią gdzieś tam po ksywie wyrzucać komentarze, to nadaję ci ksywy Małolat. Dziękuję. Dzięki Małolat za bardzo, wywiad. Bardzo mi miło, ta ksywa mi dodaje otuchy. Bardzo dobrze, dzięki za wywiad. Dziękuję. Dobra, mamy przed sobą kolejnego operatora, któremu nadaje ksywę Technik. Może być. Może być. Cześć. Czyli tak, jesteśmy w górach, znaczy ja znowu wykorzystuję sytuację, że was mam i mogę coś nakręcić. Ile jesteś w Wojskach Specjalnych? 4 lata. 4 lata. Mhm. I dopiero teraz na bazówce? Tak, wcześniej mnie wykluczyła kontuzja, także musiałem ją poprawiać, no ale... Co to właśnie było za kontuzja? A, ten delikatny uraz oka, musiałem tam sobie to ogarnąć, ciężko było z tym zaliczyć strzelanie. Mhm. No, ale już jestem po fazie strzeleckiej, także... Już jest okej. Okay. Tak, czyli bardzo okej. Okay. Jestem ciekaw, bo poprzedni operator też miał kontuzję. Powiedz, jak ty sobie z tym poradziłeś, że wiedziałeś, że to ci się po prostu odwlecze jakby? Jak sobie z tym poradziłem? Po prostu, no wydaje mi się, że tutaj każdy operator jest taką osobą, która sobie z takimi sytuacjami musi radzić, bo no nie może to, nie może do nas, nie może w tej jednostce, w żadnej jednostce Wojsk Specjalnych być osoba, którą jakaś delikatna kontuzja po prostu może wykluczyć i on się poddaje na byle, że tak powiem, jakimś małym urazie albo no na większym też, jeżeli jest tylko szansa z tego wyjść, to trzeba kontynuować. A one się tutaj też wiem bardzo często. Jest wiele okazji. Ile minęło czasu? Czyli tak, byłeś na fazie strzeleckiej, tak. Z tej fazy odpadłeś, tak, zrobiłeś ten zabieg i... Tak. Czyli ile minęło czasu od tego momentu jakby zabiegu do... Około roku czasu. Okej. Okay. Półmetek gdzieś tam szkolenia bazowego za wami. Tak. Także polecimy według tego szymelu takiego typowego. Powiedz mi, czy przed przystąpieniem do wojsk specjalnych, a będąc teraz, miałeś w ogóle inne spojrzenie na operatorów? Nie do końca. Kiedyś widziałem taki filmik na YouTube, gdzie oficer wojsk specjalnych opowiadał, że do wojsk specjalnych szuka się wysportowanych intelektualistów. I to jest prawda, że to, co on powiedział, to dokładnie to się sprawdziło tutaj. Tutaj wydaje mi się, że więcej niż połowa pracy, którą tutaj wkładamy, to jest praca głową, a aniżeli mięśniami. Wiadomo, tężyzna fizyczna też jest bardzo ważna, jednakże tutaj się podejmują bardzo ważne decyzje i trzeba pracować głową. Według mnie, tak z przysłowiowego fizola można zrobić każdego w jakimś czasie, ale no, niestety nie każdemu można wlać, znowu powiem, przysłowiowo oleju do głowy. Tu się podejmuje bardzo ważne decyzje i niestety to jest ważne i tutaj są tacy ludzie. A czy ta praca intelektualna, o której ty mówisz, czy ona się zmieniła od momentu, gdy wstąpiłeś tutaj? Oczywiście, tutaj musiałem dużo częściej podejmować sam decyzję. Tutaj nieraz działamy samemu, nie mamy nad sobą przełożonych, który mi pokaże, w którym kierunku mam iść, co mam zrobić. Trzeba podejmować samą decyzję i bardzo dobrze, żeby one były trafne. A ty masz taką swoją działkę, w której jesteś dobry chyba. W czym się czujesz najlepiej? W sportach walki, w pływaniu. A jeżeli chodzi typowo o operatorkę, to słyszałem, że bardzo fajnie na zielonej podziałałeś. No, generalnie przed przystąpieniem do fazy zielonej każdy nas straszył, że to jest rzeczywiście bardzo ciężki kawałek chleba. A wyszło tak, że się w tym całkiem dobrze odnalazłem. Oczywiście to był rzeczywiście bardzo ciężki kawałek chleba i naprawdę wiele razy miałem dosyć. Wiele razy się zastanawiałem, co ja tu w ogóle robię, ile to jeszcze potrwa, kolejne zadanie i kolejne, i kolejne, i końca nie było widać. Ale gdzieś wydaje mi się, że jakoś tak przyjąłem to, jak to się mówi. Że tak musi być. No,
że tak musi być. Ale to odcisnęło na tobie takie piętno, czy tak jak powiedziałeś, ta zielona nawet była w cudzysłowie całkiem miła, bo jeżeli widzisz, że to wychodzi i że team na początku jakby nie gra, ale potem to już wszystko zaczyna grać, jest dobrze, no to jest jakaś satysfakcja. Jeżeli chodzi o fazę zieloną, to team to jest podstawa. Mhm. Nie wiem, czy mój poprzednik o tym powiedział, nam się trafiła naprawdę bardzo fajna ekipa. Każdy na każdego mógł liczyć. Wiem, że w sytuacjach kryzysowych, a było ich naprawdę wiele, dzieliliśmy się ostatnim okruszkiem jedzenia, ostatnim łykiem wody, a nie było za wiele tych okruszków i tej wody, także team naprawdę no, jeden drugiego bardzo, bardzo mocno wspierał. Aczkolwiek, no, czy odcisnęło na mnie to piętno? No oczywiście, że tak, bo ta zielona trwała naprawdę bardzo długo. Kończyła się serce, a serce to już jest... No to wiadomo. To jest... To była ta wisienka na torcie. Ja bym powiedział tak, że kiedyś czytałem w takiej książce, zapadło mi to w pamięć, że nie da się... Do wielu rzeczy się można przygotować. Do selekcji można się przygotować w jakiś tam sposób, tężyzna fizyczna i tak dalej, prawda? Jednak na przykład serce i zielona, to ja bym to porównał, że nie można się przygotować do... Jak to było w tej książce, do kopa w krocze, że tak powiem brzydko. Na to nie można przygotować, nie możesz się na to przygotować psychicznie, nie możesz fizycznie, po prostu to w pewnym momencie następuje i trzeba się z tym zmierzyć, albo to wytrzymasz, albo nie. Są takie typy szkoleń, które sprawiają właśnie, że człowiek się odkrywa, bo tam są te granice przesuwane. I to, co właśnie mówisz, nie da się na wszystko, mimo że naczyta się nie wiadomo ile, ale nie da się przygotować. Z tym się trzeba zmierzyć i albo się uda, albo nie. No ale już jesteś po akurat, także okej. Okay. Powiedz, czy gdzieś tam, jeżeli chodzi o życie rodzinne, tak delikatnie tylko muśniemy. Teraz wiesz jak jest, wiesz ile czasu spędzasz poza domem. Czy odbywają się rozmowy w domu pod kątem właśnie, że nie wiem, typu myślałam, że będzie inaczej, albo że tego będzie mniej? Oczywiście, odbywały się takie rozmowy, starałem się przygotować. Znaczy, zaznaczmy od razu, że moja narzeczona wie, gdzie pracuje, wie, co robię. No po prostu bez tego by było bardzo ciężko wytłumaczyć sobie to życie rodzinne. Były takie rozmowy, są takie rozmowy. No wiadomo, teoretycznie można swoją kobietę, znajomych, rodziców przygotować do tego, że tam na przykład mnie nie będzie. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy na przykład pojawiają się rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na przykład, że wróciłem w piątek do domu po dwóch tygodniach, a się że muszę być w poniedziałek znowu na tydzień. I teoretycznie moja kobieta wiedziała, że mnie dwa tygodnie nie będzie, ale już nie wiedziała o tym, że kolejny tydzień też znowu jadę. Mieliśmy zaplanowany na przykład wyjazd, że znajomy mieli przyjechać. No i teoretycznie ona, no że spoko, ale... Ale wiesz, że tam jest pod dywanem zamiecione. Dokładnie, no i jak kilka razy się coś takiego powtórzy, no to tam wychodzą takie... No to zależy od tego, jaką się ma kobietę, prawda? Ale tu jest wsparcie? Oczywiście, no bez tego wsparcia to no, byłoby bardzo ciężko. Bardzo ciężko by było, zwłaszcza jeżeli się ma dziecko, przychodzi się do domu po takich dwóch tygodniach zielonej i tak naprawdę jedyne, co by się chciało, to usiąść na tej kanapie. I tak godzinę posiedzieć i o niczym nie myśleć, nic nie robić, a jednak przez te dwa tygodnie się potrafiły nawarstwić jakieś problemy tam rodzinne, jakieś sprawy do załatwienia i, no, i trzeba to ogarnąć. Trzeba się z tym zmierzyć, a sił brakuje. A sił brakuje. Do tej pory to już wiedzieliśmy, że najbardziej obciążające było zielona i sere, nie? Więc jakby to już... Faza strzelecka też była dosyć ciężka. Ciężka? A w jakim sensie? W sensie takim, że tam tak naprawdę każdego dnia można było odpaść na tej fazie strzeleckiej. Trzeba było cały czas myśleć, co się robi. Naprawdę trzeba było mieć głowę na karku. Tu można właśnie wrócić do tego pierwszego pytania, które zostało mi zadane, że no, mięśnie pewnych spraw nie załatwią. Tam trzeba było naprawdę myśleć, co się robi. I trzymać wodze. Trzymać wodze. Tak, no. tak. Trzeba było jednak myśleć, co się robi. Co wpłynęło najbardziej na budowanie was jako grupy? No pewnie nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że zielona taktyka. Ale czy właśnie, czy to typ szkoleń, czy to też grupa jako osoby, które są w tej grupie, które przykładowo ogarniają tematy dużo lepiej? Czy ten lider też jest tam gdzieś tam ważny i on ma wpływ na budowanie tożsamości, czy to jakby ze szkolenia wynika samo z siebie? Lider zdecydowanie. Chłopaki też. Wiadomo, jeżeli ktoś się czuł lepiej w jakiejś działce, no to on, że tak powiem, brał troszkę więcej na siebie akurat w tym temacie, a my go odciążaliśmy troszkę w innych, prawda? Powiem tak,
im więcej mieliśmy problemów na głowie, na zielonej, tak sobie, na każdej, na fazie szeleckiej czy na każdej innej, tym lepiej się zgrywaliśmy. Można powiedzieć, że mieliśmy tak jakby wspólnego wroga, wspólny problem i musieliśmy sobie z nim jakoś radzić. I to nas zgrywało. Czyli jakby ten typ szkolenia to jest jedna kwestia, ale też taka zasada, że jak to się mówi, win to win, tak? Czyli no, że tylko razem sobie poradzicie z problemem. No. Nie jest możliwy podział grup i rywalizacja tutaj niczego dobrego nie wprowadzą. Czy widzisz siebie jako trochę inną osobę, czy to jest cały czas jakby tak, jak było? Na pewno nabrałem większej pewności siebie, a uświadomiłem sobie to w ten sposób, że tego KDS-a nie da się zaliczyć przez przypadek, tego szkolenia bazowego. Nie ma przypadków, nie ma szans, żeby ktoś się przemknął, żeby coś przekombinował na fazie sieleckiej. To jest po prostu niemożliwe. Na fazie zielonej tak samo, no nie da się, nie wiem, uciec z lasu czy gdzieś po prostu nie da się. Ciągle tam jesteś. Ciągle tam jesteś, cały czas masz zadanie, cały czas musisz coś robić. Zwłaszcza, że instruktor jest zawsze gdzieś w pobliżu, zawsze czuwa, zawsze ocenia to, co my robimy, po prostu. I to mi dało tą możliwość, że ja tu, gdzie teraz jestem, to nie jest przypadek. To jest tylko i wyłącznie moja ciężka praca i wsparcie chłopaków, z którymi byłem. No i właśnie, może to też po części będzie odpowiedź na następne pytanie. Jeżeli miałbyś komuś powiedzieć, komu chodzi właśnie po głowie przystąpienie do selekcji albo w ogóle przystąpienie ogólnie do wojsk specjalnych, co byś doradził takim osobom? Co bym doradził? Po pierwsze, to bym powiedział, że selekcja to jest naprawdę malutki kroczek. Selekcja to jest tylko tydzień. Jest bardzo ciężka, ale to jest tylko tydzień. Bazówka się ciągnie rok ponad. Cóż mogę powiedzieć? Przygotuj się z głową. Przygotujcie się z głową, zastanówcie się, w czym macie braki. Jeżeli masz problemy z pływaniem, męcz ten basen. Zapisz się na lekcję, poświęć czas. Jeżeli masz problemy z bieganiem, biegaj. Biegaj ile tylko możesz. Nie zrażaj się pogodą, że coś cię boli, że nie masz chęci, energii. Poświęć się w 100%, a się uda. Powiedziałeś na początku rozmowy, że jesteś dobry w sportach walki. Tak. Jaki typ sportu? Kickboxing. Kickboxing. Ile lat? 8. 8, no to już sporo. No teraz już nie mam czasu na to. No, warunki się predysponują akurat do kickboxingu, ale tu w ogóle macie taką pakę, bo tu i boks i to też takie no, gabaryty. No właśnie, no tak, jest z kim potrenować. A czy w jakiś sposób sporty walki ukształtowały cię jako żołnierza? W sensie, czy to ta samodyscyplina, która gdzieś tam występowała przez ileś tam lat, czy ona w jakiś sposób też pomaga ci na co dzień jako żołnierzowi? Ja uczęszczałem do takiego, można by powiedzieć, oldschoolowego klubu, gdzie trener był bardzo wymagający. Tam były treningi bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, jest stara szkoła kickboxingu. I na pewno gdzieś trenowałem od 13 roku życia. Więc na pewno przygotował mnie fizycznie do tego, tam wytrzymałość organizmu to została stworzona na pewno na tych treningach. Dyscyplina, zdecydowanie, upartość. Jak wczoraj podałem, jaka będzie trasa dzisiaj do zrobienia w górach, jaką miałeś myśl? Spoko, że się przejdziesz. A wczoraj byliście na rysach, tak? Tak. I w jakim czasie zrobiliście rysy od schroniska? A chyba 2 godziny 30 minut. 2 godziny 30 minut? No, prawie biegiem. No, czyli, tak. czyli wczoraj było ten, wczoraj było... A dzień wcześniej była tempówka, nie? Specjalnie. Też była. No w sumie to każdy nie był tempówką, to można powiedzieć. No, ale fajnie. Ale to chyba pasuje, fajnie. Nie? Takim osobom, które są związane ze sportem, to chyba im to dokładnie pasuje. Trzeba to wziąć jako trening, no bo to był trening. To był trening. Ze zwiedzaniem. Dokładnie. Jakby się schudłeś przez te parę dni, czy nie? Ja przez ostatnie 6 miesięcy schudłem chyba 12 kilo. 12 kilo. No. No to jest dobry obraz tego, co się tutaj dzieje. Tak. Zdecydowanie. Dobra, technik. Dzięki za rozmowę w takim Dziękuję razie bardzo. I mam nadzieję, że spotkamy się na następnym szkoleniu. Jasne. Dobra, jak będziesz mówił, to proszę cię, żebyś mówił do mikrofonu. Nie uciekał głową za daleko, ale też jakby na spokojnie, nie? To nie musi być jakiś super tam fokus, tylko chodzi o to, żeby nie oddalać się za dużo w jedną albo w drugą stronę. Okej, i ostatni operator, czyli wisienka na torcie, operator o ksywie Rafatus. Cześć, Rafatus. Cześć. Gdzie dzisiaj byłeś, co robiłeś? Dzisiaj udało się wejść na Mnicha. Byliśmy
właśnie tam z instruktorami na szkoleniu i to było takie zwieńczenie tego fajnego kursu, prawda? I no, udało się wejść fajną drogą, także to było mega fajne doświadczenie. Czyli co, pozytywnie. Czyli przyjeżdżasz, po prostu kupujesz komplet friendów, kości i ekspresów i jak to się mówi, wracasz do góry. No na pewno, na pewno tak. Ile jesteś w wojskach specjalnych? W czerwcu minął rok. Mhm. Kiedy selekcję przechodziłeś? W marcu 2020. Jak wspominasz selekcję? Selekcję bardzo fajnie. Ogólnie moim zdaniem, jeżeli ktoś się tam potrafi przygotować, to ta selekcja no, jest do zaliczenia przez każdego moim zdaniem, tylko jeżeli ktoś się poświęci odpowiedni okres czasu, żeby się do tego przygotować, poczytać gdzieś, co tam mogą instruktorzy wymagać, jak to wygląda każdy dzień, powiedzmy tam, wiadomo, że każda selekcja się różni, ale no, tam jakieś... Główny zarys jest mniej więcej, tak, wiadomo, dokładnie, o co chodzi. Więc wiedziałem, czego się spodziewać. Też dużo biegam, więc to dla mnie nie było jakieś no tam... No właśnie, a ty nie wyglądasz na biegacza. Nie masz typowej sylwetki biegacza. Tak, dokładnie, każdy mi to mówi, a... Jak to jest możliwe? Jakoś, nie wiem właśnie, ale jakiś ten w poprzedniej jednostce gdzieś tam reprezentowałem jednostkę, więc w biegach tam przełajowych, czy tam stricte jakichś tam powiedzmy militarnych, tak? I no jakoś to fajnie wychodziło, więc... Jakie kilometry robisz tygodniowo? Jak, no tak... jak nie jesteś na zielonej? Jak nie jestem na zielonej, no to staram się powiedzmy... Ten przedział powiedzmy między, pomiędzy tymi tygodniami ciężki, słaby to jest jakieś 80-60 km. Gdzieś tak w tygodniu wychodzi. Ile na dyszkę? Dyszkę 36 minut 4 sekundy miałem w tamtym roku, ale to biegłem tak treningowo, byłem na wyjeździe, nie było zawodów. No nie, no wiadomo, noga cię pewnie bolała. Nie, bo to kolano. Było tak, że byliśmy wiesz, na wyjeździe. Wiesz, jak to jest zawsze, jak biegacze są na tym, nie? Na linii startu i co tam u ciebie? A nie, tak przejechałem tylko, w sumie to wiesz, schorowany trochę tam, tak zawsze, nie? Na takiej no zasadzie, tak. A potem jest, rusza start i każdy patrzy po każdym, nie? Właśnie, tylko no, jak ktoś tam bierze udziały w różnych biegach, to wie, że na tych biegach jednak jest tam ktoś przed nim, więc może go dogonie, może coś tam i ta... Przebiega się koło ludzi, ktoś tam dopinguje, także ta czasówka myślę, że byłaby, no może to nie będzie, powiedzmy, będzie tak, na pewno będzie, jeśli zakończę szkolenie, to już pewnie na... A przecież szkolenie nie ma wpływu w ogóle na to, jaką ty wykręcisz, bo może być tak, że wiesz, że za 3 lata, nie wiem, gdzieś pójdziesz, coś innego ci do głowy wpadnie i biegać możesz cały czas, nie? No tak. To jest chyba pasja, prawda? Tak, to już... A biegi właśnie bardziej przełajowe czy asfalt? Ogólnie początkowo to tylko takie biegi górskie, jakieś tam biegałem i w sumie fajnie mi to wychodziło i później właśnie jak się przeniosłem do jednostki, w której tam wcześniej służyłem, nie było za bardzo takich jakichś terenów do biegów górskich, więc nie miałem się za bardzo jak przygotować i przerzuciłem się na biegi takie po asfalcie. Aha, i, ale pochodzi z gór, że biegałeś w górach? Z góry Świętokrzyskie. Aha. Więc tam jest no to... takie fajne, no było gdzie biegać, do szlaku miałem naprawdę, wyszedłem z domu, już byłem praktycznie na szlaku, także. Okej, czyli można powiedzieć, że jesteś poniekąd nie dość długo w wojsku i też nie dość długo w wojskach specjalnych. Czy twoje spojrzenie na operatorów parę lat temu, zanim w ogóle byłeś w wojskach specjalnych, było inne niż teraz, jakie masz wyobrażenie? To znaczy początkowo jak gdzieś tam słyszałem od kolegów, prawda, jak to wygląda, właśnie opowiadali gdzieś tam o selekcjach, ktoś był, ktoś przeszedł i tak dalej, to pierwsze co pomyślałem, że to nie dla mnie, to ja nie dam rady tego przejść. Ja mu myślałem po prostu o selekcji, a nie wiem, gdzieś tam byłem na misji, prawda, i tam trochę się przygotowałem i kolega mi tam ciągle mnie motywował, żeby to kurde złożyć ankietę tutaj właśnie do Agatu. No i mówię, dobra, to już spróbuję. No i przyszedłem, WF zaliczyłem, później był właśnie etap selekcji. Też przeszedłem to tak, no jakoś nie było to... Nie było, dla to, mnie to... Nie było to bardzo bolesne. Tak. Gdzieś... To też dobrze, bo właśnie. Tak mówię, są osoby, które są bardzo, bardzo dobrze przygotowane i na takich też po części, albo inaczej, życzylibyśmy wszystkim, żeby przechodzili tak selekcję, jak ty przechodziłeś, bo przecież to nie jest, że tak powiedziałeś, że poziom jest mega, bardzo duży. On jest duży, ale nie jest to nic nie do przejścia, natomiast jeżeli się ktoś faktycznie przygotuje, tak, to nie cierpi. Nie cierpi aż tak jak inne osoby. Wiadomo, że tutaj psycholog też robi swoją rolę, ale pamiętam, że było tam z uśmiechem na twarzy. Ale tak, chyba też pogoda była nie najgorsza.
To znaczy na selekcji było tak, że pierwszy dzień to w ogóle całą noc jak szliśmy, to ciągle deszcz padał, śnieg, przepraszam, cały czas śnieg padał i ta temperatura ciągle była tak, nie było na minusie, tylko 0, 1, tam chyba może max było 3 stopnie. Ale były chyba, pamiętam potem przed przeprawą chyba dwie osoby zrezygnowały bo się dowiedziały, że przeprawa będzie, ale wiem, że potem mieliście bardzo fajny nocleg, gdzie robiliśmy techniki linowe. I chyba było tak, że też pamiętam, że była minusowa temperatura i wtedy było, nie było wilgotno, pamiętam. To znaczy jeden z instruktorów powiedział, że wszyscy są przygotowani na nocowanie, bo jest tam, ma być w nocy do minus 20 i też chłopak się poddał, po prostu nie sprawdził wcześniej pogody, że... Że jednak tak nie będzie. Tak, dokładnie. No takich i... zmian klimatycznych aż nie mamy. Powiedz, czy druga połówka twoja spodziewała się, że te szkolenie bazowe to będzie takie obciążenie? To znaczy jak już tą selekcję przyszedłem i tak, to już wiedziałem, że się przeniosę tutaj do tej jednostki, będzie to szkolenie bazowe, to ja już jej tam wcześniej mówiłem, jak to wygląda, bo mam tam kilku znajomych w różnych tych jednostkach specjalnych. Tak, i mówiłem, że to będzie bardzo mega takie duże obciążenie dla niej. Jak robiłeś grunt. Tak, ubijałem grunt, dokładnie. Więc no, że ona tam przyjęła to tak bez, znaczy nie ma ludzi, o może tak. Dokładnie. Jest, a to już wspiera, jest także tak, jest wspiera dużo. I to jest, zawsze mówi, dasz radę już teraz, to już. Jaki był taki najcięższy moment dotychczas na szkoleniu bazowym? No, cały KDS, ale no tak, no to CRC tak naprawdę. To szkolenie CRC to było, no jest duże takie obciążenie. Raz, że fizyczne, to do tego jeszcze dochodzi takie psychiczne, prawda, niewyspanie, mało, no właśnie mało snu, mało jedzenia, wody, to jest. Ale macie takie... szansę się wtedy też sprawdzić, prawda, tak, jak reagujecie dokładnie. W takich sytuacjach. I chyba selekcja przy tym to jest małe, nie oddaje. W ogóle cały KDS nie oddaje tej selekcji. Kiedyś właśnie kolega mi powiedział, że selekcja to jest tylko sam taki, mówi, początek, później to dopiero się zaczyna. Zabawa. Tak, codziennie. A było coś takiego, wiesz, wow? Takiego, że czułeś, że to, wiesz, fajnie, nie? Że to po prostu gra. Na pewno ten strzelecki. Mhm. Cały ten blok strzelecki, jak tam byliśmy na wyjeździe 2 tygodnie i cały czas, gdzie od rana do nocy strzelaliśmy, no to było takie naprawdę wow, bo jak byłem w poprzedniej jednostce, to no to zupełnie inaczej wyglądało. Ja w jeden dzień może wystrzeliłem więcej niż tam przez 5 lat. No i też przedtem jakby też jeździliście na strzelnicę, żeby tam przygotować się odpowiednio. Tak, ale potwierdza z reguły, że każdy lubi strzelać. Szczególnie jak to wychodzi. To jeszcze właśnie jak instruktorzy coś podpowiedzą, coś doradzą, prawda, tu złap tak, tu chwyt tak. No mega dużo się wyniosłem z tego na pewno strzelecko i teraz no to z przyjemnością się idzie na strzelnicę. Powiedz mi, czy znajomi, którzy cię znają, w jaki sposób widzą, że ty się zmieniłeś? Czy widzą jakąś zmianę, czy po prostu dalej jesteś to tym samym? No, jeśli chodzi o znajomych, to mam dwóch takich dobrych przyjaciół, którzy też są w jakichś tam służbach, nie w wojsku, prawda? Więc no, jak rozmawiamy, to praktycznie no, każdy raczej się tak, nikt mi nie powiedział tak stricte, że się jakoś tam zmieniłem, prawda? Więc chyba nie. Nie jakoś tak diametralnie, prawda? Jeżeli chodzi, no to sam po sobie widzę, że się zmieniłem, także... Na plus, pewnie, tak, tak. Pewniejszy siebie? Raz, że pewniejszy siebie i na pewno tak docenia się tych, te osoby, z którymi się pracuje, prawda? Że jednak to cały ten blok zielonej, prawda? To jednak są ludzie tacy zżyci, prawda? No właśnie, co wpływa na to, że na końcu albo po pół roku jesteście tak dobrą grupą? Moim zdaniem to, że ciągle przebywamy ze sobą, prawda, nikt tam, ktoś zawsze właśnie chce jeden drugiemu pomóc, żeby, kurde, no każdy, ja mam źle, no może ktoś mi pomoże później, czy coś tam, wiadomo, tak ludzie się zżywają, no bo mega dużo czasu też ze sobą spędzają razem, śpimy no i też, w lesie. No i też nastąpiła naturalna selekcja, bo sporo osób odpadło. Tak, tak, no a... Czy odpadł ktoś, kto nie chciał i żeby odpadł? Jakiś twój kolega, wiesz, ktoś, to, z kim miałeś jakieś... Znaczy, no później właśnie ten blok strzelecki, blok strzelecki mówię, ten blok zielonej taktyki, jak się zaczął, to wtedy już się dopiero tak, myślę, że się zgraliśmy tak, że wszyscy za jednego, prawda? Że każdy na każdego mógł liczyć i na tym bloku zielonym, z tego co pamiętam, odpadła jedna osoba.
No szkoda, wiadomo, mhm. bo też już był tak zżyty z grupą, no ale wyszło jak wyszło. Trudno. Jakie masz podejście do porażki? Do porażki? No trzeba próbować kolejny raz, żeby to naprawić. Prawda, że coś zrobiłem źle, wyszło źle, prawda? Gdzieś coś doczytać, dowiedzieć się i próbować to, no nie wiem, tą porażkę, nie wiem jakby to powiedzieć. Przekuć? Przekuć, tak, w jakieś, nie wiem, lepsze nawyki, lepsze zachowanie, coś wyciągnąć z tej porażki jak najwięcej, żeby kolejny raz już tego błędu, powiedzmy, nie popełniać lub starać się ograniczać popełnianie tych błędów. A co byś powiedział osobom, które chciałyby przyjść do Was specjalnych? Przede wszystkim, co, no, jeżeli chcą coś zmienić, są w jakichś służbach, prawda, i chcą coś zmienić, to na pewno taka jednostka wojsk specjalnych to no na pewno bardzo dużo daje, mhm. w sensie no zabiera czas, wiadomo, prawda, na to trzeba się przygotować, ale można mega dużo, jeżeli się chce, prawda, to mega dużo można z tego wynieść i później to już tak się przeradza to w takie, kurde, nie wiem, zabawę, że ja lubię przychodzić do pracy, prawda, czyli ja nie mam z tym problemu, żeby... Lubisz tą robotę. Tak, no wiadomo, że ja w każdej pracy jest lepiej, jest gorzej, prawda, ale zawsze sobie to mówię, kurde, zawsze mógłbym iść na budowę i od 7 do 18 pracować i nosić cegłówki, czy... Gdzie się widzisz za 5 lat? Za 5 lat? No myślę, że dalej w tej samej jednostce, jako już pełnoprawny operator. Uważasz, że twoja motywacja będzie też na takim poziomie jak teraz? Myślę, że na pewno. Z czego to wynika? Z czego? No myślę, że tutaj właśnie po tym, tutaj dużo ludzi od nas odchodzi, prawda? I teraz jak jesteśmy tą grupą, ukończymy kurs bazowy, prawda? To my będziemy tą taką kolejną jakby świeżą krwią i przez te 5 lat myślę, że każdy jak do tej pory daje siebie 100%, więc myślę, że to tak jakoś nie wygaśnie nagle. Czy pasja pomaga, bo twoją pasją jest co, bieganie czy coś jeszcze? Nie, myślę, że bieganie jednak. Czy to pomaga w takiej sytuacji, gdy przykładowo masz duże obciążenie stresowe? No, często bywało tak, że jak nie wiem, przed jakimś kursie, egzaminem czy coś, to nie siedziałem tam w domu, nie zamulałem, tylko szedłem sobie na coś pobiegać, prawda, i jednak to taka jest czas na takie fajne przemyślenia, coś sobie poukładać w głowie. No, jest to na pewno jest jakaś taka odskocznia, prawda? Robię to, co lubię, tak? Każdy chyba potrzebuje takiego odskocznia. Oczywiście, nie? Każdy musi chyba mieć nawet taką odskocznię, żeby się nie zapętlić w tym myśleniu negatywnym albo coś nie pójdzie, prawda? Mówiłeś wcześniej, że lubisz góry i jakby pochodzisz z Gór Świętokrzyskich, czyli co? Czyli w sumie taki obóz kondycyjny w Tatrach to dla ciebie jest, można powiedzieć, super, nie? Tak, jak najbardziej, ja bardzo często jestem właśnie w Zakopanem. Tutaj wszystkie chyba te szlaki już obszedłem, a dzięki temu kursowi udało mi się właśnie trochę wspinaczkowo pochodzić. No i na duży plus, na pewno bardzo dużo z tego wyniosę. Zawsze chciałem wejść na mnicha i dzisiaj się udało. To za darmo. I to za darmo, tak. I to mało tego, można powiedzieć, jeszcze ci za to płacą. Tak, dokładnie, jeszcze mi za to płacą. I to jest chyba zaleta też naszej pracy, że robimy dużo rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili i za które trzeba by naprawdę bardzo dużo zapłacić. Także jest to chyba poniekąd przygoda, no ale też jest to nasza praca, nie? Tak. Dobra, fajnie, dziękuję w takim razie za rozmowę i następny podcast za 5 lat i zapytamy się za 5 lat, czy twoja motywacja dalej jest na takim poziomie. Okej. Dziękuję. Dziękuję.